Witam Was serdecznie, kochani, w kolejnym odcinku na kanale. Dziś mam dla Was bardzo ważny i istotny przekaz od Boga Ojca na obecne czasy. Tak więc proszę Was teraz o wysłuchanie. Bóg Ojciec, jam jest, który jest. Dziś przez Ciebie, żywy płomieniu, pragnę pobłogosławić wszystkim dzieciom światłości, w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wiedzcie, że najwięcej łask światu wypraszacie wy, Polacy. Teraz pragnę przez te nowe dzieła, które powołałem do istnienia i jeszcze powołam, dać Polsce i światu jeszcze więcej niż dotąd. Szatan bardzo nienawidzi Polski i Polaków i za wszelką cenę chcę was zniszczyć i unicestwić. Wiedzcie, o słodkie dzieci światłości, że szykuję wam kilka miłych niespodzianek. Teraz, w tym trudnym dla was czasie, uczcie się miłości, cierpliwości i innych przymiotów, bo to będzie dla was przydatne i pomocne. Ja, jak zobaczę wasz trud i wysiłek z waszej strony, to wam będę wydatnie pomagał. Słodki Synu, żywy płomieniu, usiłuj bardziej pracować nad sobą i ćwiczyć się w nowych cnotach i łaskach. Ty o nic się nie martw, bo to, co się dzieje, stać się musi. A ja Ciebie przewidziałem w odwiecznym planie zbawienia ludzkości. Nie miej zamiaru, tak jak dotychczas, wpaść w pychę czy wyniesienie z jakiegokolwiek powodu. Bądź pokorny i prosty, ćwicz się w tym stale. Staraj się nauczyć milczeć i nie powtarzać innym niektórych błahych na pozór informacji. Z tych wskazówek niech także skorzystają inni, bo to się przyda wielu. A każdy z was będzie wiedział w sumieniu, do kogo się tyczy. Bądź świadom, żywy płomieniu, że niektórych łask nie udzielam ci i nie udzielę, choć niekiedy myślisz, że będą ci one potrzebne. Wybacz, ja wiem lepiej, co i kiedy jest ci potrzebne i sam poprzez Maryję, jako pośredniczkę wszelkich łask, udzielę ci wszystkiego w odpowiednim czasie. Ty rób wszystko, co możesz ze swojej strony, a resztę ja sam się zajmę. Już niedługo będziesz działać wraz ze swoimi współpracownikami, których grono ci sam powiększę. Pozwolę ci działać tyle i tam, gdzie nawet nie marzyłeś nigdy. Ty tylko zaufaj i nie poddaj się mocy pułapek szatana i mocy ciemności. Ja sam pokonałem jego moc w krótkim czasie, używając niepokalanej i was, słodkie dzieci światłości. Wykorzystujcie każdą okazję i każdy moment do działania, czy to do innych zleconych zadań i misji. Wykorzystujcie wszystkie możliwości, bo to ja wam je daję w taki czy inny sposób. Tak bardzo pragnę podzielić się z wami moją odwieczną miłością i darami, lecz większość odrzuca mnie, wybierając ponętę i powab złych duchów, którzy zwodniczo ubierają w ponętne opakowanie swój zły towar. To jest w końcowym efekcie wieczne potępienie. Już zaczynam powoli realizować to wszystko, o czym zapowiadane było do tej pory. Zanim dojdzie do realizacji proroctw, które podaję naszym umiłowanym dzieciom, wybranym prorokom widzącym i słyszącym, to dam wam jedną z ostatnich szans w spowodowaniu eksplozji miłości. To działanie będzie przebiegać przez was, o słodkie dzieci. To właśnie was, Polaków, wybrałem, aby oczyścić świat i Kościół. To właśnie za wami pójdzie mój drugi wybrany naród, Japonia. Przez was będę przemawiał krociami łask. Jeżeli moi synowie, sprawujący władzę powierzoną w Kościele, nie odblokują się na działanie Ducha Świętego i nie przyjmą wołania naszego nieba przez usta ludzi,
przecież równie godnych jak oni, a którzy uzurpują sobie niekiedy boską wręcz władzę i w końcu zlekceważą wołanie, to będę smagał karami, kataklizmami i różnymi wydarzeniami, aż zrozumiecie. Uwierzcie, że naprawdę jesteście zbyt słabi, aby wytrzymać napór zła, jaki spadnie na was. Wystarczy, że pozwolę czartu działać, a on pochłonie was w ułamku sekundy do jeziora ognia i siarki. Jednak i ja nakazuję mu służyć. Mi i on, czy tego chce, czy też nie, jest mi posłuszny doskonale. Wszystkie kataklizmy, które się dzieją, są z dopustu mojego. Aniołowie pozwalają, a demony psocą na tyle, na ile ja im pozwolę. Na koniec chcę was dziś umocnić moim pełnym miłości błogosławieństwem w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Ufajcie, nie pozwólcie działać diabłom i jego sługom. Ufajcie. Kochani, to dzisiaj na tyle. Bardzo wam dziękuję za poświęcenie czasu i oczywiście zapraszam do wzięcia udziału w ogólnopolskiej modlitwie o ochronę naszego kraju przed III wojną światową i kataklizmami. Wystarczy wejść na mój kanał na YouTube Łukasz Andryszczak i odsłuchać nagranie, które pojawia się codziennie o 6 rano. Można go oczywiście odsłuchać o dowolnej porze, ale ważne jest, żebyście powtarzali za mną modlitwę lub sami ją odmówili w myślach lub na głos, a następnie wpisali swoje imię w komentarzu pod filmem. Jest to lista obecności osób, od których jest intencja modlitewna, więc jest to naprawdę bardzo ważne. Następnie proszę o polubienie nagrania, wtedy zwiększy się jego zasięg i więcej osób będzie się mogło o nim dowiedzieć i wziąć w nim udział. Oczywiście też zapraszam wszystkie nowe osoby do subskrypcji kanału, a także do wsparcia moich zbiórek charytatywnych, mianowicie zbiórki na pomoc humanitarną ludziom w potrzebie, jak również zbiórkę na pomoc dla zwierząt. Kto z was chciałby więcej doczytać odnośnie przekazów, to zapraszam na stronę Żywego Płomienia. Wszystkie linki znajdziecie w opisie każdego filmu na kanale. Ja wam teraz dziękuję i do usłyszenia już niebawem. Pozdrawiam was serdecznie.